Siostra Karina jest już przed miłosiernym Bogiem. Jakże pięknie oddaje to słowo z Ewangelii, kiedy słyszymy, że życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Nie skończyło się życie siostry Kariny. Ono się zmieniło. Dziś stajemy przed taką bramą, która mówi o tym, że siostra Karina przechodzi przez nią do innego życia, takiego życia, którego tak naprawdę nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Wiemy o nim tyle, ile mówi Ewangelia. Dziś pragniemy podziękować siostrze Karinie za jej życie. Zapewne ci, którzy pamiętają ją bliżej, mogliby wiele dobrego przywołać tu i teraz z tego, co czyniła siostra Karina. A ci, którzy jej nie znają, to niewątpliwie muszą uwierzyć, że to, iż poświęciła się Bogu, że ofiarowała swoje życie Bogu, to wyraz wielkiej wiary. To odważna i pełna przemyślenia decyzja, że chce ofiarować się Bogu. A zatem jej modlitwa, jej cierpienie, zwłaszcza pod koniec życia, to wielkie dobro, którym mogła wiele i czy wielu służyć. Przeżywszy wiele lat, bo ponad 90, tak wiele czasu spędziła w klasztorze. W klasztorze, gdzie każdego dnia jest czas na modlitwę, każdego dnia jest czas na Eucharystię, każdego dnia jest czas na refleksję, na przemyślenia, każdego dnia jest czas na pracę. A zatem śmiało możemy powiedzieć, że tak wiele mogła dobrego uczynić, takiego niewidzialnego dobra, o którym wie tylko Bóg. Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Nieznana jest i nie od nas zależy godzina naszych narodzin. Tajemnicą jest godzina naszej śmierci, ale do nas należy życie. I do nas należy, jak je przeżyjemy. Świadomi tego, że przyjdzie nam każdemu z nas stanąć przed miłosiernym Bogiem, starajmy się ten czas naszego ziemskiego życia przeżywać jak najpiękniej, jak najlepiej, aby za nami podążały szczególne dary miłości względem Boga i względem bliźniego. Amen.